Na program zaprasza Kapital 24 TV. Serwis internetowy tylko dla profesjonalistów. Stworzyliśmy system, który wspomaga wykrywanie epilepsji poprzez zastosowanie sensorów EMG. Są to sensory, które wykrywają aktywność mięśni. Nasz system wykrywa ataki toniczno-kloniczne, czyli polegające na częstych skurczach mięśni. Jeśli atak zostanie wykryty, sensory są zintegrowane z telefonem komórkowym. Jeśli atak zostanie wykryty, zostaje powiadomiona rodzina o tym oraz znajomi. Zależy, kogo wpiszemy do telefonu. Po pierwsze, trzeba mieć telefon, który jest nieduży i każdy go ma na co dzień. Następnie trzeba mieć biosensory. Przyklejamy je na partię mięśni, która ulega podczas ataku największym skurczom. Jest to na razie prototyp, docelowo będzie na pewno mniejsze. Nosimy to cały czas, jest to dosyć wygodne. W szczególności, szczególnie nasz produkt dedykujemy dla dzieci, które mogą mieć atak krwi w nocy. A jeżeli atak trwa dłużej niż 5 minut, 10 czy 15, zasoby cukru w organizmie się wyczerpują i może dojść do nagłej śmierci. Nasz system reaguje na atak w ten sposób, że wysyła informacje SMS-em oraz mailem Facebook, na portale Facebook, Twitter, informacje, że coś się z nami dzieje, że dostaliśmy ataku. W ten sposób osoby, którym ufamy, które są naszą rodziną, wiedzą, że coś nam jest. Jeżeli są blisko, mogą przyjść i nam pomóc. Dodatkowo system rozgłasza na głos, jest dosyć głośna komunikaty dotyczące pierwszej pomocy. Wiele osób nie wie, że osoby chore na epilepsję uderzają po prostu głową w podłogę i dużo osób też robi źle, wsadzając im coś do ust, w ten sposób mogą ugryźć to i się udusić. Jeżeli sobie osoba przygryzie język, to nic się nie stanie. Niestety krąży mit, że można połknąć język podczas ataku epilepsji. Na rynek wdrożymy oczywiście, jeżeli zdobędziemy odpowiednie fundusze, ale myślę, że nie zajęłoby to dłużej niż rok czy półtora roku, jeżeli by zaszła taka potrzeba. Niedawno skontaktowała się nawet z nami osoba zainteresowana tym systemem ze Stanów Zjednoczonych, więc na pewno taki system po prostu interesuje ludzi.